Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z prognozowania chciałam Wam pokazać na czym polega model Wintersa w typie addytywnym. Jeżeli mamy z okresu na przykład 14 lat 14 wyników płac w złotówkach, na przykład chcemy wyprognozować na podstawie modelu Wintersa, jaka będzie wartość naszego. E, wynagrodzenia i naszych płac w okresie budowy, czyli od, tutaj będzie od 5 roku do 14, ale też będziemy chcieli wyciągnąć ile wynosi wartość e, prognozy na przyszłość, czyli na 2014 i 15 rok, czyli poza okres budowy modelu. E, żeby wyprognozować na podstawie modelu Wintersa Trzeba opierać się na tych trzech równaniach, które tutaj mamy zapisane. Te trzy równania to jest klucz y, do naszego modelu Wintersa. Mamy element y, równania F, S i C. Wy możecie mieć to zapisane innym oznaczeniem, ale nie tym się nie przejmujcie. Y, po pierwsze, musimy stworzyć kolumnę F, S i C. Dlaczego? Bo y, tutaj najważniejszy wzór, który właśnie powiększyłam, mówi o tym, że wartość prognozy na okres y, powiedzmy w ramach budowy y, znanych naszych obserwacji to jest wartość f z, o, z, z poprzedniego okresu plus wartość s z poprzedniego okresu plus wartość c z okresu sprzed na przykład e, czterech ostatnich obserwacji, jeżeli y, bierzemy y, powiedzmy tutaj cztery y, obserwacje, nam by miały wypaść. Zaczynamy od tego, że dla pierwszego y, elementu f y, wpisywanego w czwartej w czwartej obserwacji jest to średnia czterech pierwszych wyników w każdym w kolejnym wyniku e, będziemy musieli się opierać na wzorze, który tutaj mamy zapisany, tyle że jeszcze potrzebne nam jest określenie, co to jest ST. ST jest to e, w pierwszym momencie dla pierwszego wyniku. Jest to średnia między czterema kolejnymi wynikami. Średnia różnica, może inaczej, różnica, czyli minus, e, między średnią z czterech kolejnych wyników, minus e, średnia z czterech pierwszych wyników. Potem działamy już według tego wzoru. I w sezonowości, tutaj w tym ST, też działamy według tego wzoru. Najtrudniej jest zacząć. Teraz, jak jest z tym początkowymi wartościami CT? Pierwsza wartość CT to jest po prostu można by było powiedzieć, że to jest udział e, tego pierwszego wyniku e, w średniej, jaka jest dla czterech pierwszych wyników. Tak samo, e, drugie CT, jest to w tym momencie wynik drugi w porównaniu przez średnią czterech pierwszych wyników, i tak dalej dla trzeciego i czwartego wyniku, czyli te elementy, które ja Wam zaznaczę, na przykład już powiedzmy jakimś tam kolorem bardziej e, widocznym, to są wartości liczone. Startowo według nietypowego wzoru, który tutaj nie jest zapisany. Każda kolejna jest liczona według wzoru, który jest tutaj zapisany. Każdy z tych wzorów na F, S i C bazuje na parametrach alfa, beta i gamma. I w tym momencie. Każdy z tych parametrów musi zawierać się tak jak tu jest zapisane, w przedziale od 0 do 1. Ile będzie wynosił każdy z tych parametrów, to albo my decydujemy, albo korzystamy z formułki. E, tutaj powiedzmy możliwości skorzystania z dodatku Solver. On jest bardzo pomocny i pozwoli nam dobrać tak odpowiednio te parametry, aby błędy niedopasowania tego modelu były jak najniższe. E, I teraz e, zobaczmy po kolei, jak się liczy FT, ST i CT na kolejne okresy. Jest tu napisane, że mnożymy alfę razy wartość rzeczywista z tego samego okresu minus CT, które było właśnie pytanie, ile okresów wstecz? 4, 4 bo my tutaj liczyliśmy sobie cztery początkowe CT i w ogóle FT i SC liczyliśmy dopiero na czwartą obserwację. A więc tutaj to nasze FT bazuje na, na niebiesko zaznaczonej alfie na różnicy między y' rzeczywistym, a tym ct, które było cztery obserwacje wcześniej. Czyli jeżeli ja liczę e, dla piątej obserwacji ft, ja biorę ct, które było dla pierwszej obserwacji. Zwróćcie uwagę, e, a potem od 1 minus alfa, czyli 1 minus ten wynik, który mamy tu, mnożymy razy e, sumę. Gdzie mamy FT wcześniejsze plus ST wcześniejsze. Jeżeli takie obliczenie zrobimy pojedyncze, oczywiście zwróćcie uwagę, że lambda, brzmi alfa, jest tutaj po wciśnięciu klawisza F4 usztywniony dolarami, po co, żeby jak przeciągnę formułę, te wyniki ciągle odnosiły się do tej alfy, która jest tutaj w komórce D4. Za każdym razem formuła na Ft jest dokładnie taka sama. Później st. Jak tworzymy st? Teraz opieramy się na elemencie beta, na elemencie F, jaki był w, w tym okresie, minus Ft z okresu wcześniejszego i mnożymy 1 minus beta razy st, ale jaki był okres wcześniej. Czyli, jeżeli sobie to podejrzymy. To mamy beta razy e, u nas bieżące E13, e, które jest odpowiednikiem F z tego samego okresu, minus to, co było wcześniej. Później dodajemy 1 minus beta, beta usztywniona, żeby ciągle się odwoływać do tej samej komórki, razy e, ST, jakie było jeden okres wcześniej. Jeżeli to policzymy, przenosimy to wszystko w dół. Teraz jeśli chodzi o nasze CT, to widać, że e, ostatni parametr musi być przemnożony razy co? Ostatnia czy ta bieżąca wartość Y rzeczywistego minus 100 FT, której było dla tego samego okresu, jest tutaj ta różnica policzona, i do tego dodajemy 1 minus ten parametr razy CT sprzed akurat tutaj czterech okresów. Czyli jeżeli mówimy o piątym okresie, ja biorę CT, które było w pierwszym okresie. Jeżeli to policzymy, możemy formułkę przeciągnąć w dół. Oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby ciągle mieć odwołanie do tego ostatniego parametru. I teraz, żeby obliczyć już tak faktycznie prognozę na pierwszy możliwy okres w, Podczas budowy modelu w tym badanym okresie, to dopiero na okres piąty, bo e, jest tu formułka, że prognoza na dany okres T to wartość F z okresu wcześniejszego plus wartość S z okresu wcześniejszego plus element C sprzed akurat u nas będzie czterech okresów czyli to plus to i plus to. I formułkę możemy przeciągnąć sobie w dół, bo ciągle będzie w ten sam sposób, ale już tutaj na kolorem e, żółtym zaznaczone elementy e, liczymy trochę inaczej. Nie bierzemy ciągle ft z okresu wcześniejszego, tylko bierzemy zawsze, jakby licząc prognozę dynamiczną, f z ostatniego okresu, dodajemy do tego s z ostatniego okresu, tu jest ostatnie te dwie wartości i przemnażamy razy t minus n. T to jest okres prognozy, czy na przykład 15, a N to jest 14, czyli liczba obserwacji w modelu. TN zawsze wynosi 14, a okres prognozy T zmienia się. Może być 15, 16, a nawet tam dowolnie 20. I dodajemy do tego element C, ale sprzed też znowu czterech okresów. Czyli jeżeli mnie interesuje element prognoza dynamiczna na 15 okres. Ja muszę mieć element CT z okresu 11, co jest tutaj zaznaczone podświetleniem komórki na zielono, i teraz, jeżeli w tym momencie usztywnimy sobie zarówno FN, ST, i element e, N jako właśnie te 14 obserwacji. I formułkę przeciągniemy sobie w dół. Mamy prognozę zarówno na 15, jak i na 16 okres, czyli na 2014 i 15 Znamy wartość płac e, według wpisanych przez nas ręcznie wartości parametrów alfa, beta i gamma. I teraz. Zadanie by się kończyło, ale nam zawsze zależy na tym, żeby dobrana metoda dawała jak najlepsze dopasowanie, żeby jak najmniejsze błędy inaczej mówiąc, wygenerowała. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy nasz e, przez nas dobrany zestaw parametrów, tutaj alfa, beta, gamma, jest prawidłowy, czyli generuje najniższe możliwe błędy, a na tym nam zależy, żeby metoda była o jak najwyższym dopasowaniu, wchodzimy w metodę e, w dodatek solver. W dodatku solver dobrze jest y, tutaj umieścić y, jako funkcję, jako element, który ma być minimalizowany, różnicę y od wartości prognoz podniesionych do kwadratu. Ta suma wyznaczona tutaj będzie to jakby element y, RMSE, czyli błędu expost. I my sobie możemy wybrać, że chcemy, żeby nasze parametry e, po pierwsze były między 0 a jedynką e, i tak samo możemy zaznaczyć, że mają być większe między 0 a 1. No, bo oczywiście, że możecie trzymać się oznakowania, że dokładnie 0, a tutaj dokładnie 1. Kwestia tego, jak robi wasz y, wykładowca. Jeżeli ja sobie teraz kliknę słowo czy tutaj guzik rozwiąż i abyśmy wybrali pole wyników, klikniemy sobie OK, zobaczymy, co my osiągniemy. Osiągnęliśmy to. Że w tym momencie, jeżeli mamy sumę tych y, niedopasowań na 284, dzięki y, solwerowi jesteśmy w stanie y, określić, że y, suma tych y, niedopasowań spadła do 69,11 przez to, że zmieniliśmy prawidłowo. Parametry alfa, beta i gamma, i w tym momencie każdy z nich zmienił e, swoją wartość. Tu oczywiście wpisywaliśmy sobie dowolne, i to spowodowało, że dopasowanie tej metody Wintersa okazało się lepsze. To, te dwa szeregi e, płac rzeczywistych z płacami, które są prognozowane, okazały się e, jeszcze bardziej do siebie. Zbliżone, a więc te prognozy w przyszłość też mogą lepiej odwzorowywać to, jak się wcześniej kształtował nasz szereg płac. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować, proszę piszcie od razu na zadania: projektymałpow.pl. Gdybym miała możliwość, się z Wami skontaktuję. Całość mojej oferty możecie znaleźć na zadania: projekty.pl na mojej stronie internetowej. Jeżeli chodzi o YouTube, a wszystko wiadomo jest za darmo. Tam przeglądajcie playlisty. Możecie oglądać te filmy. Możecie samodzielnie przeliczyć ze mną równolegle te zadania. Wszystko jest dla Was. Także przeglądajcie, komentujcie, zadawajcie pytania do filmów. Nie mam nic przeciwko. A gdy będę miała możliwość, na pewno odpiszę na, takie, na taki Wasz kontakt. Pozdrawiam i zapraszam do dalszej nauki.